Siódmy odcinek Crazy Chef Cooking, pół metek tak zwany. Cześć mordeczki, dziękuję za wasze zdjęcia, które mi przysyłacie. Niektóre są naprawdę strasznie pojechane, a niektóre po prostu piękne. Dzisiaj będziemy gotować to, czyli mozzarella nachrupiąco smażona w głębokim tłuszczu w sosie wiśniowym. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować tak, do mozzarelli tost, mąka, jajko. Oczywiście mozzarella do sosu wiśniowego. Wiśnia. Sos balsamiczny. I biała śmierć, czyli cukier. Dobra. Oczywiście olej, bo będziemy smażyć w głębokim tłuszczu. Najlepsza bułka taka. Świeży tost. Odkrajamy. Oczywiście tego nie wyrzucam. Można użyć to jako ciemniejszej bułki. Ja potrzebuję jasnej. Ciach. Ciach. Czy jest wszystko zrozumiałe dla was? Mordeczki. Pieczywo do bułki tartej. To sobie suszymy. Blender. Coś takiego. Wrzucamy. Parę sztuk. Zalewamy. Wrzucamy. Zobaczcie, jak jest lekko. Następny etap, czyli sos wiśniowy do mozzarelli. Potrzebujemy wiśnie, one są niedrylowane, także pokażę wam, jak szybko zrobić sos, cukier. Nie wiem, skąd to jajko się wzięło. Ktoś mi, kurde, jakiś numer robił, wiecie, cały czas z tym jajkiem. Ocet balsamiczny. No, nie musicie takiego używać, ale polecam, bo jest naprawdę dobry. Patelnia, indukcja i cukier. Ja mówię na to na oko. Na oko to chłop w szpitalu zna. No tak mówię, mam. Ale u mnie na oko to jest. Dobra. Teraz sprawdzimy do niedowiarków. Kurde, jak jest to na oko. Raz. Yes. Moje oko to dwie łyżki. Czekamy, aż się skarmelizuje. Nie podałem wam jeszcze w przepisach goździki, po prostu o nich zapomniałem, naprawdę. Zapomniałem o goździkach, a goździk idealnie pasuje. Także myślę, że użyjemy około 5 sztuczek. Napiszę to w przepisie. Także będziecie mogli sobie tam cofnąć, zatrzymać i jeszcze raz spojrzeć. Dobra, delikatnie go zmiażdżyłem. Czekamy, aż cukier się rozpuści. Nie dotykamy łyżką, nie mieszamy, po prostu czekamy, aż się sam rozpuści. Podstawa. Później dodamy tutaj wiśni i zredukujemy sos. Na sam koniec delikatnie balsamik. To wszystko. Cukier się rozpuszcza. Wiśnie w łyżkach, czyli na dwie porcje. Raz, dwa. 6 łyżek, czyli tak zwane 3 oczka. Tak. Pięknie się karmelizuje, zobaczcie. Zobacz, zobacz. Balsamiczny, delikatnie podlewany. Nie zaciągajcie się, bo pół oczka, czyli jedna łyżka. Nie mieszamy łyżką, tylko tak zwaną sponsorską paską, kurde. Nie, cały czas w mojej kuchni towarzyszy paska. Dobrze, że jak idę do kibla, to nie biorę ze sobą paski. Widzicie? No, sosik gotowy. Tak naprawdę czekam, aż się rozpuści się cukier, 5 minut i to max. Przelewamy. Idealnie.
cukier nam się nie rozpuścił. Jak to mogło się przytrafić tobie, Dariuszu? A niestety, tak. Ale ładnie zebrał goździki, także dobrze, nie będzie trzeba przecedzać. Tu mamy sos. Czyli tak naprawdę mamy sos. Teraz panierujemy mozzarellę. Kolejny etap, czyli panierowanie mozzarelli. Dlaczego jest taka fajna i dlaczego będzie wam tak bardzo smakować? Przede wszystkim moc jest w bułce, czyli panierujemy jajko, mąka, mozzarellę pokroimy sobie w paski, tak będzie wyglądała, można ją zrobić w całości, ale ja... No teraz! Jajo! Powiem, dlaczego postanowiłem zrobić tą mozzarellę po swojemu. Byłem w McDonaldzie, próbowałem i stwierdziłem, że kurde, jak samemu zrobię, zobaczę jak będzie smakować. Musicie sami w domu zrobić to i osądzić. Ta mozzarella jest wygodna, tylko czym wrzucamy w jajko i nie dogniatamy bułki tartej, tak jak to robią co po niektórzy, że dogniatamy. Tylko kładziemy i delikatnie sobie obsypujemy. I teraz dopiero sobie ją dogniatamy. Mozzarellę panierujemy dwa razy. Trzeba kolejny. Ja to robię szybko. Jak to się mówi, na dwie ręce. Mam dwie ręce, nimi kręcę. I macie białki, żeby poszedł. Kolejne. I tak naprawdę z jednej mozzarelli wydaje mi się, że będziemy mówić, nie wydaje mi się, tylko tak jest, zrobimy jedną porcję, dwie porcje. Możesz to podawać z salatą, możesz to podawać z samym sosem wiśniowym. Ja postanowiłem zrobić to z samym sosem wiśniowym. Ewentualnie udekoruję to świeżymi ziołami. Nie wiem, jak mi pachnie na kuchni. Kolejny. Nie jest to ciężkie, prawda? Tylko trzeba sobie po prostu rozplanować wszystko po kolei. Dobra, tamte wypanierowałem, także jadę drugi raz i delikatnie zawijam, robię z nich takie wrzeciątka. Wyglądają jak dewolaje. Kolejnie. Teraz używamy tylko samego jajka i mąki. Czyli mozzarella już jest zrobiona, dwa razy wypanierowana. Tu mamy olej w garszku. Garszek jest wysoki, wlałem tak naprawdę litr oleju. Ten olej używam tylko, ale to tylko do smażenia, czyli jak na nim smażę, to wtedy przelewam go, odstawiam. Jest to taki, nie wiem co, wygnie się. Patrzcie, ile mam stopni. Tak naprawdę czekamy do 160. Idealnie. Mamy rozgrzany do 160. Nagrywaj no. Dawaj. Elegancko. Pamiętajcie, 160 stopni, około 4 do 5 minut. Pamiętajcie, to jest mozzarella, czyli tak naprawdę chcemy, aby nam się zapiekła skorupka i żeby był chrupiący. Wypływa, jest idealne, podkręcamy jeszcze temperaturę na chwilę, dopóki nie położymy sobie ściereczki papierowe i na tym nie odsłonczymy naszego sera. Wyjąć. Jeden nam jeszcze niestety ścielił. Używajcie zawsze łyżki, żeby przytrzymać, bo jest naprawdę gorąco. Niestety ja, ze względu, że strasznie długo już pracuję na kuchni, te ręce się jakoś uodparniają. Zawsze wszystko, co smażymy w gorącym tłuszczu, trzeba odsączyć na ręczniku papierowym. Teraz talerz, czyli mozzarella
sos wiśniowy, talerz i to wszystko. A zainspirował mnie McDonald's. Talerz. Wiśnie, gorące. Zobaczcie, jak to jest proste. Ciach, ciach, sos. Najważniejszy jest sos. Pamiętajcie, zawsze każde danie trzeba próbować przed podaniem. Ja akurat wezmę sobie tą. O kurwa. No, właśnie. Za to kocham mozzarellę. Kurwa, zróbcie w domu. Znowu w przepisie nie ma mięty, ale mięta jest za mną, za plecami, czyli biorę raz, dwa, trzy kawałeczki, opłukaj zimną wodą, żeby nie było wody. Ciach, ciach, ciach. Voilà, messie dame. Szukam sponsora na packę cukierniczą. Kurde, wszystko można nawet się na to. Pomyślę. Po łóżku. Dobra, nie będę już się ugotował. Na zajęcie do łazienki. Kochanie.